przygotowują scenografię, a tymi, którzy grają. My dzisiaj też chcemy mówić o wspólnotowości, o wspólnocie, którą daje teatr, ale chcemy na to popatrzeć w sposób bardziej fundamentalny, bardziej zasadniczy. I zarys tej dyskusji został przygotowany przez pana profesora Andrzeja Waśkę, doradcę pana prezydenta Andrzeja Dudy, współtwórcę koncepcji dzisiejszej i całego cyklu debat. A założenie tej dyskusji opiera się na przekonaniu, że nasz polski teatr, który jest przedmiotem naszej rozmowy, właśnie w sposób znakomity oddaje to przekonanie, że teatr jak żadna ze sztuk wiąże się z życiem społecznym, szczególnie polski teatr, afirmuje wspólnotę narodową i też dlatego dzisiaj rodzi takie emocje. Szanowni Państwo, mam wielką przyjemność teraz przedstawić uczestników naszej debaty, naszych panelistów. Zacznę od pani Ewy Miles-Lacroix, pełnomocnika zarządu Telewizji Polskiej S.A. do spraw utworzenia Agencji Kreacji Teatru Telewizji. Już została otworzona. Jednocześnie scenarzystki, producentki ponad 200 spektakli teatru telewizji, dyrektora Festiwalu Dwa Teatry. Bardzo się cieszę, że jest z nami pan dr Dariusz Karłowicz, prezes Fundacji Świętego Mikołaja, redaktor teologii politycznej, filozof, eseista. Witam pana Antoniego Buchałę, dyrektora, wicedyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Libiążu, animatora teatru szkolnego, nauczyciela języka polskiego. Bardzo się cieszę, że przyjął zaproszenie pan Antoni Libera, prozaik, eseista, tłumacz, reżyser teatralny, znawca twórczości Samuela Becketa. A dyskusję będzie moderował pan Jakub Moros, wicedyrektor TVP Kultura, redaktor, teatrolog. Panie redaktorze, oddaję głos. Szanowni Państwo, zanim oddam głos naszym wspaniałym panelistom, to pozwolę sobie nawiązać do tekstu wprowadzającego autorstwa pana profesora Andrzeja Waśki. W tym tekście zawarta jest pewna fundamentalna myśl, o której wspomniał już pan minister. Myśl o zasadniczej i nieodpartej, jeśli tak można powiedzieć, roli publicznej teatru, zwłaszcza teatru polskiego. Pan profesor Waśko przypomniał pewną perspektywę historyczną, która dla zrozumienia tej funkcji jest oczywiście niezbędna. Jako pierwszy z tekstów wymienionych przez pana profesora pojawia się Odprawa posłów greckich Jana Kochanowskiego, co oczywiście nie jest i nie może być przypadkowe. Ten tekst nawiązujący do renesansowej tradycji republikańskiego myślenia o dobru wspólnym jednocześnie osadza to myślenie w perspektywie czy w realiach historycznych związanych ze starożytnością. A więc ta rola teatru publicznego w Polsce zostaje właściwie od początku powiązana z dziedzictwem Grecji, w której, jak wiemy, polityczność teatru, jego funkcja wspólnotowa właśnie, była także czymś zasadniczym. Następnym ogniwem w tym łańcuchu historycznym, w tekście pana profesora, jest oświecenie, jest powstanie tego, co już w sensie ścisłym możemy nazwać teatrem narodowym. Tutaj przypomniany został tekst Krakowiacy i Górale, który rzecz jasna buduje wspólnotę, można by tak powiedzieć, ponieważ włącza do tej wspólnoty, która do pewnego momentu w polskiej tradycji rozumiana jest jako naród szlachecki, a więc w pewnym sensie ekskluzywny, inne klasy społeczne. I to znajduje swoje potwierdzenie 100 lat później w Weselu Stanisława Wyspiańskiego, już tutaj przypomnianym, ale przed nim mamy oczywiście okres romantyzmu, w którym państwowość nie istnieje, a zatem scena teatralna, albo może nawet bardziej tekst dramatyczny, staje się polem dyskusji o tym, co w Polsce jest najistotniejsze.
Te teksty decydują być może o przetrwaniu polskiego narodu. No i wiek XX, w którym rzecz się komplikuje ze względu na te wielkie katastrofy historyczne, które Polska przeżywa, które stanowią rodzaj radykalnego zerwania ciągłości, ale jednocześnie walki o to, co wspólnotowe, walki chociażby o to, aby móc zarysować takie pole, w którym możemy mówić o wspólnocie. No i dzień dzisiejszy, tutaj pozwolę sobie przerwać, bo to pewnie stanie się przedmiotem naszej rozmowy i pewnie w sensie najbardziej intensywnym, być może także emocjonalnie. Na początek proszę zatem Państwa o przedstawienie, ustosunkowanie się do tej wprowadzającej perspektywy, do tego, czym jest w ogóle teatr, do czego jest nam potrzebny. Oczywiście teatr miał przez wieki także, czy jakby problematyzował kwestie metafizyczne, filozoficzne, egzystencjalne, psychologiczne, ale w polskiej tradycji bardzo często było tak, że one łączyły się także ze sprawami wspólnoty. Tak jak w Weselu Wyspiańskiego, w którym znajdziemy wszystkie te płaszczyzny, ale jednocześnie istnieje jakaś nić wspólnotowa i publiczna, narodowa, która to wszystko spaja. Jak się zatem Państwu wydaje, jaką funkcję ma teatr, do czego jest tam potrzebny, czy w epoce nowych technologii jest jeszcze możliwe, w epoce też dużego indywidualizmu, jest jeszcze możliwe w ogóle pomyślenie czegoś takiego jak teatr jako domena wspólnoty. Może pan Antoni Libera. No, skoro mam mówić pierwszy, to może odstąpię od tego, co sobie tu przygotowałem i co bezpośrednio by nawiązywało do tego, co pan teraz powiedział. I pozwolę sobie powiedzieć pewną ogólniejszą rzecz, zanim dotkniemy spraw teatru czy w ogóle kultury. Mianowicie, że wydaje mi się, że sensowna dyskusja o teatrze i szerzej w ogóle o kulturze, mam na myśli oczywiście kulturę polską w tej chwili, to musi się zacząć od pewnej diagnozy sytuacji, jaka jest na świecie czy w Europie. I to nie chodzi tylko o kwestie polityczne, chociaż one wyrażają się w języku. Sytuacja od dobrych, powiedziałbym, 10-15 lat jest obecna. Mnie ta sytuacja, która się powstała w Europie, kojarzy z dwoma sytuacjami, które miały miejsce w przeszłości, to znaczy z końcem XVIII wieku i z latami 30. XX wieku. Chodzi o to, że Polska po raz trzeci, jeśli nie więcej razy, znalazła się między bardzo silnymi biegunami czy ogniskami, pod pewnymi względami sprzecznymi, ale pod innymi względami zbieżnymi. Więc oczywiście podstawową myślą moją jest to, że Rosja putinowska jest olbrzymim zagrożeniem, porównywalnym właśnie z zagrożeniem w XIX wieku, a także w latach 30. I co do tego chyba wątpliwości nie mam. Pod tym względem wydaje mi się, że społeczeństwo ma podobny pogląd na ten temat. Natomiast co do drugiej strony, czyli do tego, co się dzieje na Zachodzie, w Unii Europejskiej, do której formalnie należymy, sądzę, że panuje wiele nieporozumień i w ogóle nierozumienie sytuacji, która tam powstała. Myśmy się, powiedzmy, tu zebrali, czy te inne debaty, które dotyczą spraw kultury, w gruncie rzeczy skupiają się na pewnym konflikcie tutaj wewnętrznym. Moim zdaniem ten konflikt wewnętrzny, którego jesteśmy świadkami i który rozgrywa się na bardzo różnych płaszczyznach i w różnych dziedzinach, jest funkcją tego, co się dzieje
w Europie Zachodniej, czyli w Unii Europejskiej. Otóż tam ja bym wskazał na dwa elementy. Element podstawowy to jest taki, że mamy do czynienia z ideologią, która nie przedstawia się jako ideologia. I to jest nowa jakość, bo dawniej byliśmy przyzwyczajeni do tego, powiedzmy w czasach komunistycznych, że była ideologia marksistowska i ona się sama tak definiowała. I też potrzeba było wiele czasu, ażeby ją rozpoznać jako pewną siłę niszczącą. To długo trwało. Natomiast w tym wypadku ta ideologia nawet nie jest nazwana. Jest peryfraza, jest jakiś synonim, mówi się polityczna poprawność, ale to nie wyczerpuje sprawy. To jest pewna koncepcja człowieka, koncepcja oparta na absolutnie nieodpowiedzialnej i dowolnej idei wolności, wolności nieograniczonej właściwie, która stawia sobie za cel przezwyciężenie myślenia o człowieku w kategoriach sakralnych, religijnych. To jest odrzucenie myślenia religijnego na rzecz myślenia całkowicie ludzkiego. Człowiek jest twórcą swojego losu. Wszystkie tamte projekty, według tej ideologii dawne, pochodziły od człowieka, tylko człowiek jest. Jak spojrzymy na to myślenie w kategoriach daleko historycznych, to widzimy, że to jest klasyczne myślenie hybris, pychy człowieka, który odrzuca myślenie religijne i chce być panem stworzenia, chce być twórcą samego siebie. To jest ta ideologia, która, powiadam, jest trudno uchwytna ze względu na to, że ona się nie definiuje jako ideologia. I ona jest częścią zasadniczej polityki Unii Europejskiej. To znaczy, że to jest są nawet, powiedziałbym, duże podobieństwa do komunizmu, w sensie, że to jest tak, jak tam była ten wielki proces, powolny proces osiągania komunizmu i tak dalej, i tak dalej. No to tu jest tym jakimś wciąż oddalającym się celem osiągnięcie nieograniczonej wolności, kiedy przełamywania wszelkich tabu. To jest właśnie to kategoria transgresji, która pojawia się oczywiście w sztuce, którą pan profesor tutaj wspomniał w tym wstępie. Więc i ta ideologia moim zdaniem jest samobójcza. To jest charakterystyczna ideologia dla zmierzchającej cywilizacji i rzeczywiście należy taką obawę przyjąć, ponieważ islam jest o 700 lat młodszy, jest to bardzo prężna religia, ofensywna. Z drugiej strony jest Daleki Wschód, który w ogóle jest inny, który jest potęgą ekonomiczną i że rzeczywiście Europa kurczy się w sensie duchowym, upada w sensie duchowym. Więc tyle może jeszcze, tyle o tej ideologii, której nawet nie umiem nazwać, która zresztą ucieka przed tą definicją. A teraz druga sprawa, czysto już polityczna. Mianowicie wszyscy pamiętamy, zdajemy sobie sprawę, z jakich motywów powstała Unia Europejska. Unia Europejska powstała jako reakcja na to, co się stało w czasie II wojny światowej, jako antidotum na to, żeby nigdy więcej nie powtórzył się hitleryzm, który był postrzegany jako funkcja skrajnego nacjonalizmu. A to rozpoznanie niekoniecznie jest prawdziwe. Oczywiście Niemcy deklarowali pangermanizm i tak dalej, ale warto zawsze przypomnieć sobie, że ideologia nazistowska to był narodowy socjalizm. To nie była konserwatywna siła, to była, trudno powiedzieć, lewicowa, ale to był socjalizm, prawda? I Unia powstała jako antidotum, żeby nigdy więcej nie powstały właśnie antagonizmy narodowe i tak dalej. Dlatego jednym z większych kryzysów i takich problemów, które powstały, to była wojna w Jugosławii, ponieważ tam właśnie te atawizmy narodowe wybuchły z ogromną siłą. No,
Ale teraz tu też jest pewna gra pozorów, że niby Unia Europejska jest antynarodowa, przeciwko państwom narodowym, ale w tej całej organizacji stało się coś takiego, z czego właściwie zaczynamy sobie zdawać dopiero sprawę od paru lat, chociaż niektórzy zdawali sobie dużo wcześniej, że niektóre państwa są bardziej uprzywilejowane, a inne nie. I w bardzo charakterystyczny sposób, mianowicie dla Niemców, którzy ogłosili takie hasło, że oni najbardziej chcą być w Unii Europejskiej, ponieważ Unia będzie ich ograniczała. Oni sobie zdają sprawę, jaka to jest potęga i oni nie chcą być tą potęgą. Oni chcą być skromni, oni chcą być ograniczani. Prawda? To było deklarowane otwarcie. A w rezultacie jest dokładnie odwrotnie. No, Niemcy są największą potęgą i one kręcą Unią. I tu jest kolejna gra pozorów, że się mówi, że władza Bruksela, władza Unia, ale tam jest najwięcej urzędników niemieckich, są suflowane pewne rzeczy, które są nieuchwytne i tak dalej. No i teraz można powiedzieć, że to, co zrobiły Niemcy, no to jest pewien genialny pomysł. Znaczy, że Hitlerowi się nie udało podbić Europy, ponieważ w tym pamiętnym poemacie Caryca i zwierciadło Szpotańskiego, no występuje taki humorystyczny, świetny kawałek, kiedy caryca, która jest stylizowana na Breżniewie, mówi coś takiego, wkładać na czapkę główkę trupią, prawda, no jak SS-mani, jak coś tam głupio, prawda, no, że przyznawać się do zbrodni, prawda, że cała umiejętność polega na tym, żeby udawać świętego Franciszka, prawda, i że z miłością podchodzić. To robili zawsze Rosjanie, że właściwie Rosjanie nie podbijali, Rosjanie tylko pomagali, Rosjanie tylko wyzwalali. No i teraz właśnie Niemcy, którzy często uczyli się od Rosjan różnych rzeczy, przecież Hitler przyznawał się do tego, że się uczył od Stalina, no to znaleźli wreszcie fantastyczną formułę, że właśnie w habicie świętego Franciszka będą uszczęśliwiać Europę pod swoją dyrekcją. I teraz tak, już zamykam to. No. Moim zdaniem zarówno Rosja, jak i Niemcy, które rzeczywiście są olbrzymią, wspaniałą potęgą i cywilizacyjną, i kulturalną, ja podziwiam, sam tłumaczyłem, wielbię kulturę niemiecką i tak dalej, ale zdaję sobie sprawę, jakie tam są potworne siły, no zresztą o których sami Niemcy, sam Tomasz Mann o tym pisał, prawda, że Polska znowu, po raz powiadam, trzeci, znajduje się między dwoma bardzo silnymi ogniskami, które naciskają na nią z dwóch stron. Warto pamiętać o tym tak zwanym testamencie Piotra I, że właściwie i to spotykało się z aprobatą w Niemczech, żeby Rosja i Niemcy graniczyły ze sobą. Krótko mówiąc, moim zdaniem w tej chwili po raz trzeci w historii Polska jest w podobny sposób zagrożona. I moim zdaniem cały konflikt, który dzieje się w Polsce i który się wyraża najsilniej właśnie, powiedziałbym, w kulturze, a w teatrze, powiedziałbym, już w szczególności, jest funkcją tej sytuacji. Jest funkcją tej sytuacji. Inne mechanizmy, o których ewentualnie, jak będzie jeszcze sposobność, to powiem, dlaczego tak duża część środowiska artystycznego opowiada się po tamtej stronie. O tym mam nawet, właśnie na ten temat sobie przygotowałem na piśmie. Nie chcę zabierać głosu, miałem mieć 5 minut i tak gadam za długo, więc jestem w stanie wytłumaczyć sytuację i konflikt w środowisku artystycznym, kulturalnym w Polsce przez pryzmat tak zarysowanej sytuacji ogólnej. Poproszę o zabranie głosu przez pana doktora Dariusza Karłowicza. Drodzy Państwo, bardzo dziękuję za zaproszenie. Jestem w bardzo trudnej sytuacji, bo ze mną są znawcy teatru, a jestem w najlepszym razie miłośnikiem teatru, ale rozumiem, że tłumaczy mnie
pasja dla teatru antycznego. Tak się składa szczęśliwie, że o czym powiedział w swoim zagajeniu, napisał w swoim zagajeniu pan profesor, że pod tym świetnie tu na tych obrazach pokazanych rozrzeźbionym, ciemnym, barokowym polskim niebem, formą wszystkiego jest forma antyczna, więc mówiąc o teatrze współczesnym, można sięgnąć do teatru antycznego nie bez racji, bo jest on miarą i kryterium tego, co, jak sądzę, dla bardzo wielu twórców polskiego teatru, tych, którzy ideę polskiego teatru budowali, był normą i zasadą. Na pewno był nią dla Kochanowskiego, na pewno był nią dla Wyspiańskiego, w ogromnym stopniu, niezależnie od wszystkich innych rzeczy. Teatr antyczny, to jest oczywiście, znacie państwo ten ulubiony spór pedantów, kiedy się zaczął, czy się od Tespisa, który wprowadził pierwszego aktora, czy od dytyrambu. Nie, teatr antyczny zaczął się od prologu Orystei Aischylosa. Już w pierwszym wersie tej nieprawdopodobnej sceny, bo jest zmierzch, który był pewnie zmierzchem teatralnym, bo spektakl odbywał się przed świtem. Te 17 tysięcy Ateńczyków zbierało się w kręgu Dionizosa jeszcze zanim wstało słońce. Więc aktor, który siedział na scenie i wypowiadał słowa strażnika z Orestei, mówił do ludzi pogrążonych jeszcze w ciemności i widzących gwiazdy, o których mówił. I co on mówił? On mówił o tym, że ma nadzieję, że miłosierni bogowie uwolnią go z tej męki. To są pierwsze słowa tego prologu, a palladzen ponon, uwolnić z męki. To jest fraza z Misteriów, uwolnić z męki. Bardzo dziwne, bo teatr antyczny to nie jest teatr szekspirowski, tam nie występują grabarze, ludzie pospolici. To jeden z niewielu przypadków, gdzie zwykły człowiek występuje poza posłańcami, rzecz jasna, i żołnierzami, którym się czasem zdarza pojawić na scenie. Zwykły człowiek występuje na początku, nikt, on się w ogóle nie pojawi w Orestei, ani razu, nie wniesie halabardy, nie pojawi się ze świecznikiem. On jest nikim, czyli każdym. On mówi o nadziei zwolnienia z warty, ale tak naprawdę mówi o nadziei ambicji, którą sobie na samym początku stawia teatr. Nadzieja albo rozmowa wyzwolić z cierpienia. To jest stawka, o której się w teatrze mówi. Duża stawka. Taka ambicja mogła się urodzić po tym, jak niewielkie Ateny pokonały Persję. To mniej więcej tak jakby, bo ja wiem, Straż Miejska Suwałk pokonała armię Putina. To jest takie wydarzenie. To po czymś takim nastrój w Suwałkach robi się taki, że pisze się takie sztuki jako się rozstrzygnąć o tym w V wieku w Pleistenesa niż opisać na scenie tego dziwnego wydarzenia. I ja sobie, bo my wszyscy, mam wrażenie, dzisiaj chodząc do teatru, teatr jest zadedykowany. Publiczność od Dionizosem. Jedynym drość premiera, prawda? Znaczy tak, żebyśmy sobie powiedzieli naturze mówiono, co tutaj chodzi, są opomina o tym, co na zewnątrz. On chroni przed, która nie słucha. Że rzeczywistość jest skomplikowana i tragiczna,
że nie istnieje żaden jeden prosty partykularny na pytanie, jak nie dotyczy całości, nie służy całości i przeczy prawdzie o tragicznej komplikacji całości w zamian za to, przedstawiając jakąś brutalną, prymitywną, prostacką, partykularną wizję, którą chce uznać za manifestację jedynej prawdy. Taki jest teatr polityczny, taki jest teatr ideologiczny. To jest teatr, który, jestem o tym głęboko przekonany, nie ma nic wspólnego z Dionizosem. Poproszę pana Antoniego Buchałę. Wzięcia w niej udziału jest dla mnie ogromnym zaszczytem. Będę mówił ludzi, z pomocą których młodzi wspólnoty. Jeszcze teatrem, to jest to dodatkowe. I jest nadal ogromne wydarzenie. Wychowawcza. Sami ubioru. Wysoką. Tak było jeszcze. Spektakle dzieliły się na dobre i złe. A zadaniem, które stawiał przed sobą teatrów objazdowych. Nazwijmy to lekturowo, historyczno-religijnym. Wpadł w pierwszy ślepy zaułek spektakle. Aspekt wychowawczy tego teatralnego savoir-vivre'u. Oczywiście w pewnym. Jeżeli rówieśników. To przekonanie. Ponieważ jest to instytucja będąca ślepym zaułkiem. Do publiczności teatralnej. Zwrócił się do młodej publiczności. Młodzież i znajdą z nią, nawiążą wojny. Gestami, wzbudzając oczywiście założenie. W taki sposób młodzież na pewno nie nabierze teatru zniechęcenia. Molier to był równy gość. Co jest w teatrze najgorsze? Dystansuje się do a więc pierwszy tekst. To jeżeli odbywanie kontaktu z publicznością, obojętne jak, że język, często jest to wyobrażony język młodzieży. W związku z tym młodzież nie zrozumie założeniem antropologicznym.
każdy młody człowiek jego pozytywnego snobizmu, byśmy powiedzieli. Jak intelektualne i estetyczne. Chcą zobaczyć ten spektakl, żeby nie narażać siebie w towarzystwie uczniów oraz samych uczniów na poczucie jakiegoś zażenowania albo estetycznego niesmaku. Równoległe nurty. Jeden to był nurt klasyczny, drugi bardziej awangardowy. Bardziej naturalny, wydaje się, jest ten nurt klasyczny. Jest to z Sofoklesem. Od razu z Mickiewiczem, od razu ze Słowackim. A więc ten wymiar dydaktyczny, edukacyjny jest tutaj niezwykle istotny, mimo że czasem polega on właśnie na tym, że zabawmy się w teatr przy pomocy zemsty albo balladyny. I to jest bardzo ważne. Na pewno Państwo mają w pamięci oczywiście teatr amatorski, w tym teatr szkolny, ma bliżej do takiej wrodzenia do więc ta awangarda rozumiałem. Kontrować kontrować ogromną szansą. Lub budowania one przez na tej wspólną funkcję, jak spełniał ogień. Jak sobie wyobrażam, myślałam, że lecy muszą myśleć, żeby im po prostu było łatwiej żyć. Realizuje, a że ten pierwszy z tych sezonów w roku mało. Być może jest drugim Konrad, czyli spojrzenie na największą przez Dostojewskiego. Trzecim jest nawet jako lektury szkolne. Telewizji jest taki może dla młodzieży. Instagram, przecież ludzie się ze sobą porozumiewają, tworzą małe do telewizji w Krakowie i do teatru telewizji w całej Polsce, że nie musi być no bardzo chciała, żeby taka i osób, które oglądania nas, ale przede wszystkim do współpracy z nami, do
poleń. Po prostu ta młoda bardzo za to życie. O sztuce, która podkreśla twórcami, ale chciałbym także skierować naszą z myślą, że chyba mamy w kulturze. W trze dotyczy on grubsza rzecz ujmując, czyli teatru tak zwanym postępie dramatycznego. Czy może jest że tak wcale nie jest. Model teatru politycznego, który często obtuje teatralni tragicznego, model teatru, w którym widz utożsamia się emocjonalnie z tym, co widzi na scenie. A Brechtowi w końcu, Brechtowi, który nie lubił tragedii, mówił o tym wielokrotnie, chodziło o to, aby budzić polityczną czujność. Więc czy to jest te... A proszę pozwolić jeszcze, że w imieniu organizatorów rozmowy. Mamy na nią około 4 głosy, które nie przekraczają, wypowiedzi, które nie przekraczają 3 minut, a także o przedstawienie się, ponieważ nasze spotkanie jest nagrywane i ze względu na widzów, którzy w internecie będą mogli obejrzeć te dyskusje, warto, aby i oni mieli szansę dowiedzenia się, w jakim gronie rozmawiamy. Ja dostałam mikrofon. Janina Hera. Chciałam powiedzieć tylko, że wydaje mi się, i wykorzystując to, że nie istnieje coś takiego jak prawo autorskie, prawda? Dlatego, że jeżeli na najniższym poziomie prawa autorskie, znam osobiście osoby, których czyć wiersze ojca, bo wiedzą, ze względu na poglądy polityczne, chyba podstawa. Proszę Państwa, bardzo szlachetne są. Do IX wieku. Jak gdyby dla uczenia podległości. Lud już teatr szkolny. W szkole, żeby. Improwizacja. Przerabianie tekstów klasycznych literat słowo. Bardzo dużo złego zrobiliśmy. Obowiązku, ale i zaszczytu również. Janusz Kijowski.
znajduje w tych podziałach i etykietkach. To znaczy dramatyczny, klasycystyczny, bardzo ogrodem. Muszą być różne kwiaty. I po to, żeby one kwitły, żeby nie było tylko monokultury, to potrzebna jest wolność. Primum non nocere, nawiązując do tych starożytnych tutaj i antycznych przede wszystkim nie szkodzić, to znaczy nie wpuszczać na to pole teatralne, no, zwyczajnych psujów, ludzi, którzy są niedouczeni, którzy nie przemyśleli tego, co staje się ich przedmiotem rozważań czy twórczości. Ileż razy musiałem powiedzieć nie młodym, szczególnie reżyserom, którzy przychodzą nieprzygotowani, bez eksplikacji, bez egzemplarza scenicznego, bez przygotowania do prób. Ile razy musiałem ingerować w momencie, kiedy buńczucznie zapowiadane projekty okazywały się, że są niewypałem. Także to do nas też należy, to primum non nocere. Nie szkodzić publiczności, bo to publiczność powinna te kwiaty, które my tworzymy, no, chcieć oglądać, wąchać, rozkoszować się nimi. Ale też, panie premierze, pani minister, bardzo się cieszę, że państwa widzę, nie szkodźcie, pomagajcie, dawajcie więcej wolności twórczej. No oczywiście. I dlatego tu jestem. Dziękuję bardzo. Jeszcze. Tak się składa, że z Antonim jesteśmy z tego samego rocznika i zupełnie inaczej postrzegam rzeczywistość, która w tej chwili ma miejsce w naszym kraju. Projekt Unii Europejskiej jest projektem, który nam da szansę skoku cywilizacyjnego. Drogi Antoni, szkoda, że nie ma ministra rozwoju z nami w tej rozmowie. Może on ma wykaz tych wszystkich projektów, które dofinansowała Unia Europejska i które dofinansował podatnik niemiecki. Sposób rozumowania, który nam zaproponowałeś na wstępie, kiedy mówimy o teatrze, zdumiewa mnie w ustach Europejczyka, kogoś, kto przekładał Becketa, którego sztuki nie można powiedzieć, że są ciasno religijne. Wspomniany Wyspiański napisał Bolesława Śmiałego. Bardzo przeżyłem swoje dojrzewanie do roli Żyda w Weselu i swój spór z kapelanem, z księdzem w tym utworze. Sugerujesz, że Unia Europejska, jakkolwiek niczego nazwanego nam nie narzuca, nie chce być religijna. A gdybyśmy byli religijni, to odzyskamy swoją właśnie tożsamość taką, której świadectwo dawali ci, którzy budowali nasz Teatr Narodowy. Nie ma innego autorytetu jak Wyspiański w tej sprawie. I gorąco namawiam wszystkich, którzy nie mają zaufania do tego, co się obecnie dzieje w naszym pokoleniu, aby przypomnieli sobie, że Polska nie miała kapitału. Ten kapitał musiał skądś przyjść. Więc mówienie o tym, że przychodzi wróg z tym kapitałem, jest naprawdę jakimś nieporozumieniem. I właśnie linia podziału, ten spór. Dziękuję ci za to wystąpienie, bo ja zrozumiałem, po jakiej ja jestem stronie. Zdecydowanie przeciwnej.
w stosunku do ciebie. Unia Europejska ma odczuć, że jest wkład istotny Polski w budowanie projektu, o którym marzył na polu Olszynki Grochowskiej Wojciech Jastrzębowski. Tam powstała pierwsza konstytucja europejska. Rówieśnik Adama Mickiewicza stworzył projekt, który się co najmniej w 7 obszarach spełnił w Unii Europejskiej. Wróćmy do korzeni, nie labidźmy razem z Mickiewiczem, że Europa wciąga na krzyż nasz naród i nad nim się urąga. Nie. Spójrzmy oczami Jastrzębowskiego, który widział rozszarpane trupy, gdzie zginęło 20 tysięcy żołnierzy w ciągu jednej doby na polu Olszynki Grochowskiej. Uwierzmy, że ta błękitna flaga z gwiazdami symbolizuje nasze aspiracje. Rozmawiajmy z Unią. Ja byłem z psalmami Dawida w Niemczech. Zjeździłem z religijnym spektaklem Niemcy i miałem wspaniałą widownię, wspaniałe recenzje, mądrzejsze niż w Polsce. I pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego Zakładu Historii. Natomiast idzie koła też ma zagraża władza procedur technologii. Ważne są procedury. Myśląc o sztuce narodowej, o tradycji polskiej, uchronić naszą cywilizację. Wiązać do tego sporu, który tu się zarysował, którego chyba pan prezes Łukaszewicz ten spór bardzo dobrze, że tak powiem, wyeksplikował czy zilustrował może zarazem, no ale który przewijał się również w dyskusji. I chciałam nawiązać, już nie będę mówić do których wątków, mam nadzieję, że państwo sami się zorientują, ale chciałam zastanowić się nad takim pytaniem. Padło tu wiele uwag na temat tego, że mamy teatr partykularny, teatr, który raczej dzieli niż łączy, teatr, który nie ma nic wspólnego z Dionizosem. Być może jest tak, że to, co nazywamy teatrem krytycznym, czy sztuką krytyczną, na przypadku teatru teatrem krytycznym, rzeczywiście destruuje, jak powiedziała pani Hera, kształt naszej dotychczasowej kultury, ale nie jestem pewna, czy zarazem rozbija wspólnotę. Być może rozbija tę wspólnotę, którą znamy i którą pewnie w dużej części na tej sali się utożsamiamy, ale w imię tego, żeby budować inną wspólnotę. No i właśnie tutaj pan Łukaszewicz jakby zilustrował, jak myślę, ten sposób myślenia, czyli wspólnotę opartą ponadnarodową i opartą o jakby zupełnie inne kanony. I teraz, żeby zbudować tę inną wspólnotę, czy inny zespół wartości, Antoni Libera, ja bym się z tym zgodziła, łączy te wartości z pewnego rodzaju nienazwaną ideologią, z którą mamy do czynienia w Europie, zwłaszcza zachodniej. I teraz w drodze po to, żeby tę nową wspólnotę zbudować, no w jakiś sposób po pierwsze odczuwa tę starą, tak w skrócie powiem, bo jest mało czasu, przepraszam za uproszczenia, jako opresyjną, taką, z której trzeba się wyzwolić, którą trzeba przełamać, po to, żeby powołać do życia tę nową. I to się do pewnego stopnia moim zdaniem udaje. Dam tutaj przykład powiedzmy bieżącego życia teatralnego. Nie jest tak, że żadnej wspólnoty w teatrze nie ma. Ten teatr krytyczny ma swoją wspólnotę i ona jest bardzo silna.
Ona jest reprezentowana w różnych krajach, jest solidarna, ma swoje bardzo dobrze wypracowane drogi komunikacji, owszem, korzysta w dużym stopniu z komunikacji internetowej, ale przecież dalece nie tylko. I zarazem powiedziałabym, że wyraża się wręcz w pewnych manifestacjach artystycznych, na przykład w tym, co ja na swój użytek nazywam sztuką festiwalową. Tak? To jest ten fenomen, że teatr, powiedzmy, mamy takie teatry w naszym kraju, które są teatrami osadzonymi naturalnie, nawet stacjonarnymi, w jakimś mieście, czasem w ogóle jedynymi, to jest jedyny teatr w tym mieście, wtedy to już jest dramatyczny problem. I te teatry pracują tak naprawdę nie dla tej publiczności tego miasta. To znaczy ta publiczność, ewentualnie jakaś część pozyskana dla tego komunikatu, te teatry interesuje, ale to zwykle nie jest wielka część. W większości one tę publiczność właściwie lekceważą, a traktują tę swoją siedzibę jako pewnego rodzaju laboratorium do przygotowania spektaklu, który następnie będzie jeździł po festiwalach. Bądź to w Polsce, mamy tych festiwali tyle, że właściwie prawie cały sezon można w ten sposób zagospodarować, bądź co lepiej po świecie. I teraz w ten sposób powstaje inna wspólnota, no można powiedzieć, że wspólnota artystyczna, ale tutaj ja jestem zgodna, znaczy zgadzam się z tymi głosami, które mówiły, że tutaj ta wspólnota artystyczna jest eksponentem jakby no wiele szerszej wspólnoty ideologicznej czy ideowej, jeżeli ktoś woli. I w takiej sytuacji ja bym, znaczy może nie tak zdefiniowała, bo tych definicji już na tej sali padło kilka, jeszcze kilka można tego napięcia zbudować. Natomiast proponowałabym taką perspektywę dlatego do przemyślenia, dlatego że jeżeli w niej jest cokolwiek z prawdy, to trzeba by się zastanowić, jak na to odpowiedzieć. To znaczy, jeżeli nie wszystkim ta wspólnota nowo kreowana, z nowym człowiekiem w centrum, z człowiekiem, który no, kim jest, nie bardzo wiadomo, to znaczy no, nie jest taką osobą, o jakiej mówił teatr kiedyś, albo jest w bardzo szczególny sposób. Więc jeżeli ta nowa wspólnota wydaje nam się z jakichś powodów niepokojąca, to trzeba się zastanowić, jak budować czy bronić tej, która wydaje nam się środowiskiem bardziej przyjaznym czy no, wygodniejszym w jakiś sposób, właściwszym. I wtedy trzeba sobie zadać pytanie, jeżeli by to miała być dalej wspólnota narodowa przeciwstawiona tej, no mówię w tej chwili w wielkim uproszczeniu, ale tej ponadnarodowej komunii artystów, powiedzmy, to trzeba by się zastanowić, jak to zrobić, żeby ta wspólnota narodowa stała się atrakcyjna również dla młodzieży szkolnej, żeby to właśnie nie był, jak tu powiedział profesor Śliwonik, powrót do XIX wieku. Tak? Trzeba by w tym celu, być może to się rodzi na naszych oczach, bo na przykład jeszcze tylko, już kończę, ale tylko wspomnę o tym, że w tym napięciu między tymi dwoma wspólnotami opresyjność wspólnoty narodowej w teatrze jest omawiana na wszystkie możliwe sposoby. Została zanalizowana w dramaturgii i w spektaklach powielekroć. Tekstów czy spektakli, które ilustrują opresyjność sytuacji, w której jednostka jest wyrzucona ze swojej tradycji kulturowej, ze swojej tożsamości narodowej, która na przykład przebywa w środowisku kulturowym, w którym się nie urodziła i którego, nawet jeżeli jego język i jego obyczaje zna, to tak do końca nie czuje i nie rozpoznaje. Takich rzeczy nie mamy i to jest ta sfera krytyczna, że należałoby się zastanowić, czy to nie jest droga, znaczy jakby podjęcie krytycyzmu wobec tej idei, czy niektórzy by powiedzieli utopii ponadnarodowej, no ale druga pozostaje tą pracą pozytywną nad tym, żeby spróbować tak zdefiniować tę wspólnotę narodową, ale w XXI wieku, żeby teatr, który
się do niej zwraca i który, przez który ona emanuje, był rzeczywiście artystycznie dziełem XXI wieku i dziełem atrakcyjnym, czy jak to teraz mawiają młodzi ludzie, czy właśnie ta komuna artystów sexy. Dziękuję. Po zabraniu głosu jeszcze poproszę pana Antoniego Liberę kilkakrotnie. Na tobie odpowiedzieć. Nie jest tak, że jest między nami spór. Wynika to z pewnego nieporozumienia i chcę doprecyzować, ażeby ci uświadomić, z jakiego punktu widzenia, z jakiej pozycji ja wypowiedziałem te słowa, które zresztą nie były przygotowane, tylko uznam, że ta dyskusja będzie miała głębszy sens, jeżeli zobaczymy to na szerszym tle. Zacznę od osobistego wyznania. Ja jestem poza Kościołem. Ja nie jestem, jeśli chodzi o, wiesz, niezwykłe publicznie się tak deklarować, ale w tej sytuacji to robię. Raczej jestem agnostykiem. W każdym razie nie należę do Kościoła, więc nie mówię tego z pozycji religijnych czy kościelnych. To jest raz. Po drugie, jeśli chodzi o stosunek do Unii Europejskiej, to należałem w przeszłości do euroentuzjastów do tego stopnia, że jak był taki duży, wielki kongres zorganizowany w Paryżu, intelektualiści dla Unii Europejskiej, coś takiego, Andrzej Seweryn też tam był, to ja zostałem zaproszony. Ja zostałem zaproszony jako przedstawiciel kogoś, kto jest bardzo proeuropejski, jako ktoś, kto występował przeciw eurosceptykom. No to było już jakiś czas temu. Otóż wyobraź sobie, że paradoks polegał na tym, że na tym właśnie kongresie, na którym mnie zaprosili, ja, można powiedzieć, no trudno powiedzieć, że po raz pierwszy, ale w sposób bardzo dobitny, zdałem sobie z tego sprawę, o czym mówiłem w tym słowie wstępnym dzisiaj. Znaczy, że to jest zupełnie co innego. I nawet podejrzewałem, że oni być może mnie zaprosili, żebym, jeżeli miałem jakiekolwiek wątpliwości, żeby mnie przekonać. No ten skutek był odwrotny. Skutek był odwrotny. Ja wtedy tam zrozumiałem, o co to właściwie chodzi. Dlatego powtarzam ci, to nie jest to, że ja przecież zdaję sobie sprawę, powiedziałem to wyraźnie, że głównym zagrożeniem w Polsce jest Rosja i że Polska należy do łacińskiego Zachodu i powinna się go trzymać. Jednocześnie to nasze nieszczęście jako kraju, jako narodu polega na tym, że często przychodzimy za późno, to znaczy, że w momencie, kiedy ta Europa była silna, ciekawa, atrakcyjna, to myśmy byli wykluczeni. W momencie, kiedy zostaliśmy do niej przyjęci, ona jest w stanie arcygłębokiego kryzysu, o czym tutaj właśnie już mówił pan Wawrzyniec. I to jest zupełnie inny, to jest twór, nowa jakość. I teraz, gdyby w teatrze podnoszone były problemy, o których my tu mówimy, o których właśnie mówił pan Wawrzyniec, o których mówisz ty, o którym mówił Darek Karłowicz, że problematyzujemy w teatrze, w literaturze, w sztuce to, co się naprawdę dzieje, czyli właśnie kryzys cywilizacji europejskiej, o czym na przykład we Francji doskonale pisze Welbeck, ten pisarz, o którym wiemy. To zwracam uwagę, to taka dygresja, że Welbeck jest bardzo czytany w Polsce, jest bardzo, nawet tutaj przyjechał, miał spotkania, jest bardzo cenionym pisarzem i to cenionym nawet w środowiskach lewicowo-lewackich. Był gościem krytyki politycznej. Tak? Oni go bardzo cenią. Ale dlaczego oni go cenią? Oni nie cenią go za to, co on tam pisze. Oni go cenią dlatego, że on osiągnął niebywały sukces. I że tam była taka krótka ewolucja od człowieka właściwie wykluczonego, przecież on napisał jeszcze taką książkę eseistyczną, Wróg ludu, że on był określany jako wróg ludu. On był przez pewien czas w swoim rzeczywiście wściekłym ataku na islam, o co o mało nie przypłacił tego taką fatwą, jaką, na którą skazano swego czasu Rashdiego, prawda?
uważali, że on przekroczył wszelkie granice, że jego krytyka cywilizacji zachodniej przekroczyła też granice, że to jest niepoważne to, co on robi. I okazało się, że on był tak konsekwentny i tak silny, że został uznany, jest przetłumaczony na jakąś olbrzymią ilość języków, jest bogaczem. Jest, i nawet nakręcił taki film autoironiczny, Porwanie Michela Houellebecqa, może widziałeś, który był w Polsce wyświetlany, kiedy on zakpił z samego siebie, że on ukartował swoje porwanie, za co potem dostał Bentleya od jakiegoś bogacza. Że to on, i oczywiście on przez swój pryzmat poświęcił, że tak powiem, siebie, żeby pokazać, na czym polegają współczesne mechanizmy sukcesu, kariery i tak dalej. I moim zdaniem to, co się dzieje w polskim teatrze, to, co właśnie tutaj pani Hera mówiła, no o czym wszyscy mówili, co jest naszą bolączką, to nie jest w ogóle, ja bym w ogóle nie widział tego w kategoriach poważnego sporu. Moim zdaniem ci ludzie, którzy robią te spektakle, oni nie robią dlatego, że oni są przekonani o tym, że warto robić nowego człowieka, że w ogóle, że to jest ideologia, w którą warto się zaangażować. Oni to robią dlatego, że to przynosi określone profity, że są zapraszani na festiwale, że dostają nagrody, oni wiedzą, że to jest nagradzane i oni dlatego to robią. Gdyby sytuacja się odwróciła, to oni by się bardzo szybko przeflancowali. Ja nie mam do tych ludzi szacunku. Nie mam do tych ludzi szacunku, to nie są ludzie ideowi w 95%. To nie są ludzie ideowi, bo gdyby oni byli ideowi, to oni by na warsztat wzięli ten problem, o którym ja mówiłem i skoro wywołałeś również Becketa, to też na to chcę odpowiedzieć. Becket był uważany za pisarza ateistycznego, za pisarza, który przetłumaczyłem większość jego rzeczy, że to, co napisał Peter Brook na temat Becketa, dla mnie, żeby już nie było, że to ja mówię, tylko że Peter Brook powiedział, że jego nie, czyli jego krytyka, znaczy nie krytyka, ale jego zwątpienie nie wynika z, nie jest triumfalne jak u niczego na przykład, tylko jest z tęsknoty za tak. On uważa, że największą tragedią, która się stała w Europie z ludami europejskimi, z tradycją judeochrześcijańską, to jest to, że na przełomie XIX-XX wieku i w ślad za tym w XX wieku zapadła się pewna przestrzeń metafizyczna, że człowiek stracił grunt pod nogami. I ja szedłem tą drogą jako agnostyk przez wiele lat i być może dlatego w tej chwili tak silnie bronię punktu widzenia religijnego i sakrum. Właśnie dlatego, że ja to zrozumiałem, idąc zupełnie przeciwną stronę. Także pamiętaj, że ja nie, jestem jak najdalszy od odrzucenia, że tak powiem, przynależności Polski do Europy Zachodniej czy do Unii, tylko z pewnym zastrzeżeniem. Mianowicie nie myśl, że narody są altruistyczne, ale narody są drapieżne. Narody nie podają ręki. Ty mówisz o olbrzymich inwestycjach. No oczywiście, że były te inwestycje, bo zwróć uwagę, w jakim stanie myśmy byli po komunie. Oni musieli zrobić te drogi, musieli zrobić banki, musieli zrobić. Natomiast teraz to, co oni promują, to jest właśnie to, co my widzimy w teatrze. Dlatego tak jest. W związku z czym pamiętaj, że to co twoja wypowiedź jest pozornie, znaczy ona mnie ustawia w nieprawdziwej sytuacji. Ja byłem i nadal jestem prozachodni. Zawsze miałem opinię z tego powodu w czasach PRL-owskich, byłem uważany za kosmopolitę, bez przerwy mi to wypominali i tak dalej. Natomiast ja uważam się, że tak powiem, za wiernego spadkobiercę czy duchowego ucznia, szczególnie z późnego okresu Gombrowicza. Kiedy Gombrowicz napisał pamiętny esej Im mądrzej, tym głupiej i kiedy siebie przedstawiał jako Hrecz Hosieja z dalekiej Polski, który przechadza się po racjonalistycznej Europie i mówi, no to jest głupie, co wy robicie. Ważny jest zdrowy rozsądek, ważny jest konkret, a nie abstrakcja. Pamiętasz, to jest ten esej i Gombrowicz, który zaczynał od krytyki Polski, od krytyki różnych przywar i tak dalej, skończył jako konserwatywny polski. To samo było z Mrożkiem.
To samo było z Mrożkiem, który najprzód uciekł z Francji, bo już nie mógł tego wytrzymać do Meksyku, a potem no, uciekł z Meksyku, oczywiście nie z powodów ideologicznych, tylko że tam było niebezpiecznie. Także prosiłbym o rewizję tej myśli, którą powiedziałem. Do spotkania. To jednakże jeszcze nie koniec. Inspirującą. Prezydent Andrzej Duda objął kolejnej debaty poświęconej literze ekspozycji. Także bardzo na część nieoficjalną.